Już w fotelu, krótka przypinka, prysznic i ruszamy na polowanie. Forma jest, także będzie dobrze. Taki widoczek z balkonu. Marian, co ty tu zamówiłeś? Gdzie są te Rosjanki i stare Niemry? Zero ludzi na razie, ale podobno się rozkręci. Pozdro, tureckie. Dobra, pierwsze zwiedzanie nocne. Dobra, chodźcie. Nie wiem, co to jest, ale zajebiste. Pozdro z Turcji. Side. Wiecie, o co chodzi? Mario wziął nas na nocne zakupy. Jakieś kurde. Dżinsy lekko gejowskie. Za 100 dolarów dał wszystko. Mario, tutaj musimy sikory kolorowe. O, ty. Jest, jest. Turkish. To jest właśnie z Mariem pojechać na wakacje. Każe mi chodzić po sklepach i kupować jakieś kurde gejowskie spodnie. Ostra. Side Turcja. Idziemy na balety po zakupach. Zobaczymy, co tu się dzieje. Na basenie nie za dużo ludzi i na plaży w sumie trochę jest. Tureckie pozdro nad morza. Deptak nadmorski w Side. Jak widać pusto, 13 godzina w niedzielę. Tylko jacyś wariaci latają teraz do Turcji i nie boją się wirusa. Pozdro. Dobra, wzięliśmy tu na lewe papiery na mojego kolesia, którego nie lubię, skuter i się zerwiemy nim do Polski, a jego tu będą szukać. Dobra, a tak serio lecimy zwiedzać. Mario tutaj robi rajdy, także pozdro tureckie, nadal. No i wreszcie jakieś zwiedzanko, nie tylko opalanko i imprezowanie. Teatr Rzymski. Drugi wiek naszej ery. Mario turysta. No i ruinki zwiedzone. Dziewczyny jakieś zaraz tu złapiemy. Ale nic się tu nie dzieje w tym temacie niestety. Nie ma sezonu na podryw. Pozdro z ruin. I w oddali jeszcze ruinki. Kiedyś to była potężna rzymska osada. Wielkie miasto. Wyczytałem nawet, że wcześniej prawdopodobnie Grecy też jeszcze tu mieli miasto. Także to ma parę ładnych tysięcy lat. Powiew historii w tych gorących murach czuć teraz. Górki lubi.
są ruskie, słyszę. Ruskie dziewuszki, хорошо. Ja wam pokażę. Ну погоди. Ruinki, ruinki. Jak ja was kocham. Tararirara. Zwiedzamy ruinę i lecimy dalej. Zwiedzamy, o, znowu ruinki. I Mario. Driver. Nie, dawaj człowieku, depnij tam. Pozdro, stójcie. Idziemy zaraz prosić Allaha, żeby coś tu obstukał nam. Jakieś tematy w nocy. Kolejny dzień, jedziemy na rafting. Godzinę w recepcji czekaliśmy, bo się spóźnili. Jak zadzwoniliśmy, narobiliśmy awantury, to prywatny samochód po nas wysłali. I gonimy grupę, bo o nas zapomnieli. Także to chyba z 200 dolców mają padaczki na tym wszystkim, a zapłaciliśmy 20. Także pozdro z trasy na rafting. Spasiba, doktor. Dobra, mamy opakowanie wodoszczelne. Nie wiem, czy mnie słychać. Jesteśmy gotowi. Więcej nas tu było. Na rafting. Kajak se wzięliśmy. Za dopłatą. Żeby być osobno. Od ludzi. Dobra, ruszamy. Czapka będzie chronić mnie przed słońcem. Robimy trening cardio dzisiaj. Pozdro. Z raftingu. Takie ładne okoliczności przyrody tu mamy. Teraz Mario będzie skakał chyba. Dawaj, skacz! Woda tak zimna. 12 stopni ma woda. Także trochę masakra i wodospad. Nie jest to Niagara, ale zawsze coś. Czekaj. Zimę. Yes. Jedziemy z tematem. O! Dobrze, ten dwójkę zrobił.
jedziemy. Tu będzie najgorzej. I na koniec... Tu filmy są kręcone, co on mi tutaj przeszkadza. Pozdro, koniec raftingu. Udało się, nie wszędzie mogłem kręcić, bo bałem się, że wyleci mi ten telefon, ale jakiś materiał powinien tam być. Tureckich miast układane fajnie, przyprawy i różnego rodzaju smakołyki. No, ale to nie na moją dietę. Na razie walimy browarek. Troszeczkę mocy potrzeba czasami. Pozdro. Marian lunch załatwił. Marian, no to jest jakiś... No, świadczyny. Jeszcze dziewczyn brakuje. I tak tu patrolują plaże. Okej, okay. Thank you. Koniki. Słuchaj, na patrolu. Pozdro z Turcji. I tu lecimy z tematem po turecku. Turki szkeba, ordzina. Pozdro z Turcji. No i na koniec w Side, miejscowości w Turcji, Apollo Tempel. Cokolwiek to znaczy. Nocne zwiedzanie. Pozdro. Pozdrawiają. Nie wiem, co się dzieje, ale powiem wam, że zakochałem się w Turcji. Czy w aptece w Turcji? W aptece w Turcji. Wiecie, o co chodzi? Sterydy i inne tematy są za darmo. Nie no, żartowałem. To nie jest dla mnie. Sportowy tryb życia tylko mnie interesuje. I ściemiężliwość seksualna. Jeszcze na koniec idziemy znowu na balety. Bo co mamy robić? No i w końcu znaleźliśmy troszkę czasu na trening. Jakaś napineczka i starczy tego imprezowania. A może jeszcze dzisiaj na pożegnanie. Pozdro. Zawsze ok. Koniec. Jakieś prezenty trzeba dla mamusi kupić. Z każdej wyprawy coś mamusi przywożę. Tutaj częstują. Oczywiście muszę ich obieść, żeby coś z tego wyrwać. Wiecie, o co chodzi. O, herbata. Herbata. Turkisz herbata. Pozdro. W Turcji. Proszę, please.
Słuchaj, wracamy nad ranem, oni nam temperaturę sprawdzają. Także mega bezpiecznie, to jest 35. Ja mam 36, bo mam podwyższone ciśnienie, bo trochę się sfaszerowałem. Pozdro z Turcji. Nadal. I tak nas żegnają właśnie. Pozdro. Turcja, do zobaczenia kiedyś.